Przypilnij, żeby te stoły stały symetrycznie. Z góry widać, że są krzywo. Dobrze. Pośpieszcie się, bo macie tylko godzinę. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Nie poznaje mnie pani Matuszewski. A, to ty opalałeś się nago na dachu? Ja. Mój ojczym. Dzień dobry. To dzień dobry panu. Syn był zawsze bezczelny. To pan do mnie dzwonił w sprawie Uli? Tak, ja dzwoniłem. To proszę, chodźmy. Cześć, dobry. Cześć. I co, fajnie, że już koniec? Fajnie. Te 25 to będzie tutaj. O, tu jej szafka. O ile dobrze zrozumiałam, pan chce zabrać rzeczy córki. No tak. Proszę pozdrowić żonę. Całe ciało pedagogiczne państwu współczuję. Do widzenia. Do widzenia, pani dyrektor. Do widzenia. Widzenia, a co z kluczykiem? Zostaw w zamku. Prawdziwej mądrości, prawdziwe fundamenty, sposoby osiągania harmonii ciała, duchu. Ty wiedziałeś, że ona się interesuje takimi sprawami? Nie. Nie mówmy nic matce. Przynajmniej do jej wyjazdu. Musimy sprawdzić, skąd ona wzięła te książki. No, to był naprawdę mocny. Te telefony w ogóle super. Szczególnie ten ostatni telefon, nie? Fantastyczny, same mięso. A słuchaj, nam chodzi w końcu o te 95% zdrowej polskiej młodzieży. Ją trzeba zaimpregnować przed narkomanią. Ruch czystych serc. Ja wiem, ale to zrobimy w następnej audycji. Dobrze? Dobra. Bo teraz musimy opuścić studio. Fajnie. Jak zwykle z dobrymi wiadomościami wita was Jacek Matuszewski. Stoimy praktycznie wszędzie. Na Wisłostradzie, na trasie Łazienkowskiej, o centrum nawet nie wspomnę. Pamiętajcie o słowach naszego gościa Marka Kotańskiego: daj siebie innym. Co niekoniecznie w tym wypadku ma oznaczać, aby zajeżdżać komuś drogę. Dziękuję, panie Marku. Mam nadzieję, że się panu przydamy. Jestem bardzo zobowiązany, panie dyrektorze. Jestem strasznie ciekawy. Magda była się rewelacyjna. Nie, no skąd? Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Przyjdź do mnie za 15 minut. Zobacz. Ten kapelusz będzie wspaniały. Tylko musimy wstążkę zieloną dodać. No. Daję rady, no. Nie wytrzymam tych dwóch tygodni. Kochani, musisz nabrać sił. Ja zostanę, by coś się działo, dam ci znać. Poza tym w każdej chwili możesz wrócić. Tutaj na siódmej. Dobra, artykuł o panu. Wiesz, ty głupi jesteś. Siedź. Ajej. No, jak ci u nas? A co znaczy u nas? No, mówię przecież. Jak się u nas czujesz? Jak chcesz mnie wywalić, to możesz to szybko zrobić. Nigdy tego u Uli nie widziałem. Na pewno. Michał, ostatnio tylko od ciebie dostawała książki. Co pan sugeruje? Ja nic. Słucham, co ty masz mi do powiedzenia. Panie Marku, ja chciałem przybliżyć Urszuli najważniejszej postaci dwudziestowiecznej prozy anglojęzycznej. To są brednie. Nie dostała tego ode mnie. No to od kogo? Przecież chodziliście ze sobą. Nic dziwnego w jej zachowaniu nie zauważyłeś. Co pan podejrzewa? Ty nie odpowiadaj mi pytaniem na pytanie. Myślałem czasami, że ma kogoś innego. Ale co ty wygadujesz? Ma kogoś innego? Kogo? Czy mogę być z panem szczery?
No oczywiście. Ule denerwowała tocząca się w jej najbliższym otoczeniu gra pozorów. Ja jej tłumaczyłem, że powinna nauczyć się akceptować swoją rodzinę. Ale ona tego nie potrafiła. Szukała winy w sobie, a nie w was. Rozumie pan? Co ty książkę piszesz? Co ty wygadujesz? No tośmy sobie porozmawiali. Poczekaj, odbiorę cię. Jestem samochodem. Ja chciałbym cię mieć rano albo po południu, ale nie mogę. Rozumiesz, żeby ci to dać, musiałbym komuś to zabrać. Utłuc kogoś. Ale to jest chyba naturalne, że młodzi lepsi wchodzą na miejsce starych pierdzieli. Tak. No ale jakby to wyglądało? Angażuję syna mojego przyjaciela, profesora. Ja jestem tylko pasierbem przyjaciela profesora. Mniejsza o to. To nie byłoby fair. Tak. A. Siedź. No? Oni mi za każdym razem podają inne informacje. Nie wiem, co puszczam. Aha. To, tylko krócej. Okej. Okay. Szefie? Tak? Zmądrzałem. Załatwiłem coś ekstra. Dam cię na noc, na pół roku. Może pociągniesz temat siostry? Możesz apelować. Sprawy zaginionych, dramaty rodzinne, przemoc. Tylu młodych ludzi ginie co roku w sektach na przykład. Szukaliście Oli w sektach? Ulki. Moja siostra ma na imię Urszula. No mówię przecież. Szukaliście w tych wszystkich rajach, niebach, prawda? Poważne dramaty, tematy tabu. Szczerość do białości, wywlekanie bebechów. Hmm? Magda ci pomoże, pogadam z nią. Ja sam z nią pogadam. Serwus, Marek. A, cześć, Igor. Zapasy robię. Otworzyliśmy nową klinikę. Detoks, psychoterapia. Zapraszamy. Całodobowo. O czym ty mówisz? Co się pytasz, jak wiesz? Serwus. Cześć. Po pierwsze, sekta mówi ci, nie jesteś sam. Po drugie, sekta mówi, że jesteś wyjątkowy. A to znaczy, że twoje życie ma głęboki sens. No i wreszcie po trzecie, sekta mówi ci, że zostałeś wybrany. A co za tym idzie, że nie umrzesz. Ula była szczęśliwa? Myślę, że tak, ojcze. To dobrze, tylko ludzie nieszczęśliwi są otwarci na spotkanie zła. Ja chciałbym się jakoś skontaktować z ludźmi, którzy wydostali się z sekt. Nie wiem, może coś wiedzą o mojej siostrze. No to będzie trudne. Dlaczego? Nikt się na to nie zgodzi, żadna rodzina. Ale jak to? Należy zrozumieć tych ludzi. Oni nie chcą, żeby ich dzieci pamiętały o sektach. Nie należy jątrzyć otwartych ran. Myślałem, że ludzie, którzy przeszli przez jakieś cierpienie, no, rozumieją cierpienie innych. Oni przede wszystkim potrzebują spokoju. Ale ja nie rozumiem. Ja proszę ojca tylko o numery telefonów. A ja nie mogę ci ich dać. Aha, czyli ojciec odmawia mi pomocy, tak? Po prostu ty nie chcesz mnie zrozumieć. Urzędnik Pana Boga. Tak, wiem. Wiem, że mamy mało czasu. Wraca, cześć. No, mów dalej. Mówił ci ostatnio ktoś, że jesteś genialny? Serio pytam. No, nie. Nie? Widzisz. Walenie w próżność to podstawa każdej manipulacji. Potem zaczynają się spotkania formacyjne. Tam klarują im, że
Poza wspólnotą są niczym. Literatura, dieta, jazda równiutko w dół. Jak to dieta? No dieta. Taka dieta redukuje zdolność myślenia abstrakcyjnego. Redukuje uczuciowość wyższą. Czytasz tak? No, aż tak. Tak krok po kroku. A potem delikwentka znika bez śladu. Wyjeżdża na jakiś festiwal rockowy, na narty. Wiesz, to mi zupełnie nie pasuje do Ulki. Co to mi się wydaje, że ją znasz? No, tak mi się wydaje. Daj. O, a tą to znam. Ty co? Nie ufam nikomu, mam wyniki, nie? Dobry wieczór. Nocne czuwanie. A ty uznajesz tylko nocne autobusy? Nocne taksówki. Psu dałeś? Dałem. Odsłuchaj sobie sekretarkę. Cześć, kochani, dzwonię zgodnie z umową. Świetnie jest, plaża w ogóle nie jest kamienista. Mam świetne towarzystwo. Podaję telefon do hotelu. Kierunkowy na Cypr 00357 i Larnaka 7, a potem 647 80 43. Numer pokoju 112. Dzwońcie o każdej porze dnia i nocy, jakby... No, wiecie zresztą sami. No, to cześć. Trzymajcie się. Dzwoniłeś? A co mam jej powiedzieć? Że u nas też jest ładna pogoda? Dobranoc. Ci ludzie nie mają sumienia. Dla swoich celów bałamucą nasze dzieci. Nam z mężem udało się wprawdzie odzyskać córkę, ale ona... Zmieniła się? Mało powiedziane. Wie pan, ona jest kompletnie nienormalna. Nie wiem, co będzie. Ja... To bardzo dobrze, że pan prowadzi tę audycję. O tym trzeba po prostu mówić, a u nas to wciąż jest tabu. Niech wam Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo. Radio Arena, słucham. Czy on słyszy mnie teraz? Słuchaj, Gnojku, jeśli chcesz dowiedzieć się prawdy o swojej siostrze, to możesz do nas przyjść i zamknij ten swój parszywy katolikońsko-żydowski dziób i nie opowiadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia, bo to się może się... Powiedział, że dzwoni z raju. Ale pewnie kłamał. Jakiego raju? To jest ta sekta koło Krakowa. Jakaś sucha woda czy sucha wola, nie wiem. Uważaj, zaraz wchodzisz na antenę. Albert Skoczylas. On w 90-tych latach siedział za paselstwo i tam w więzieniu, jak on sobie wyobrazi, zrozumiał swoje prawdziwe powołanie. Najpierw przybrał taki szumny pseudonim. Konsul. A później zaczął odczuwać energię biokosmiczną, czy takie tam, wie pan, rzeczy różne i zaczął leczyć ludzi. Z tego leczenia ludzi całkiem mu niezły interes wyszedł. Jak skończył tą odsiadkę, to w krótkim czasie dorobił się całkiem znacznego majątku i kupił sobie
40-hektarowe gospodarstwo. I tam właśnie w tej chwili jest ta sekta. Jacku. Sprawa jest prosta. Masz jakiś konflikt, prawda? Każdy ma. No właśnie, wiesz. Ci sekciarze to takie cieniaski, nie? Wegetarianie i tak dalej. Słuchaj, zbierzcie się razem. Po prostu pojedźcie tam i spuśćcie mu łomot, ostry łomot. Łomot? Wierz mi, konsul dobrowolnie jej nie wypuści. No, jak tam? Wiesz już wszystko? No, prawie. Słuchajcie, ja muszę lecieć. Fajnie, że się spotkaliśmy. Jakby ja coś miał jakieś problemy, zadzwoń do mnie, proszę cię. Si. No, jeszcze połeczko. A oto jak wygląda oszust i recydywista, który stał się prorokiem. Konsul? Tak, konsul. A ten? Jaromir Pieńkowski, wspaniale zapowiadający się filozof, eseista. To jest jakiś elitarny klub, a nie sekta. No niestety, konsul potrafi podporządkować sobie nawet ludzi inteligentnych i wykształconych. Nie rozumiem tego. Posłuchaj. Czy rodzice kochali Ulę? Przepraszam, czy rodzice kochają Ulę? Tak. Jeżeli ona odczuwa tę miłość, to Uli nie ma w sekcie. Ani w tej, ani w żadnej innej. To co? Zajmiemy się tym problemem? A co, ty o tym myślisz? Ja myślę, że tak. Kiedyś już o tym pisałam, ale wtedy powiedziałeś, że temat jest passé, że nie ma co. Tak powiedziałem? Tak powiedziałeś. Przyniosłam ci tutaj wszystkie materiały, o które mnie prosiłeś. A więc co, jestem w sekcie, tak? Lubisz samochody? Na razie poza moim zasięgiem. Naucz to. Po co? Przyda się. Będzie popis. Lenin! Żyjesz? Mój ojciec jest chory na to samo, co ty. Że na co? Na prowincjonalne szpanerstwo. Dlaczego prowincjonalne? No bo ty z zachodu to już nie dogonić. Tak myślisz? No, dłuższy trening, kilka pokoleń. Palę, piję. Seks bez ograniczeń. Sukces. Brakuje mi motywacji na ten kraj. Została jeszcze Formuła 1. Z tym szpanem to trochę masz racji. Muszę myśleć o następcy. Ty masz determinację. Szukasz tej gówniary, nie odpuszczasz. Zaczynam cię lubić, bo... myślę, że nie spieprzysz sprawy. Czekaj. Tak. Będę za 20 minut. Za 40, dobrze? Za 30. Mój syn tam jest. Gdzie? Mój syn tam jest. Matka go zabrała. I skrzyżowała się z tym ambasadorem. Konsulem. Żaden psychoterapeuta nie mógł mi tego wytłumaczyć. Wolałbym chyba, żeby była lesbijką. Też bym wolał. Spokój. Mnie to boli. Przepraszam. Jesteś absolutnie zdecydowany?
Chodzi mi o to, czy to jest ostateczna decyzja. Błagam, bez patosu, dobrze? Dobra, no chodź tutaj. Cześć. Cześć. Ty, co się stało? Ogolili cię. Co za spostrzegawczość. Dzwoniłeś do matki? Nie, chciałem... Daj mi jej odpocząć. Będę musiał wyjechać na parę dni. Dokąd? Począć. Może mi jednak powiesz. Mnie się wydawało, że jestem pełnoletni, tatusiu. Jacek, przeginasz pałę. Jednak w języku polskim są takie śliczne określenia, prawda? Przeginasz pałę, jest bardzo ładne. Wyjdź z kuchni, bo mnie wkurwiasz. Od rana bania. Poezji. Kto to powiedział? Gałczyński, jełopie. No tak, on też nie wylewał za kołnierz. Zeznania. Proszę się z nimi zapoznać. Proszę. Nigdzie sobie nie jadę. Nie widzisz? W komputerze był doktorat. Zabrali biżuterię. Co ja matce powiem? Powiedz jej na przykład, że nieszczęście, które cię nie zabija, czyni cię silniejszym, albo coś takiego. Przymknij się, Jacuś. To są fanty, Michał, a mnie chodzi o siostrę. Zabrali samochód, zabrali dokumenty. Mieliśmy nieważne ubezpieczenie. Myślałem, że ci zależy na ulicy. Idź stąd. Panie komisarzu? Tak. Kiedy ślusarz może przyjść? No, drzwi może pan zabezpieczyć zaraz po naszym wyjściu, a tutaj proszę protokół z oględzin. Pomóc ci jakoś? Pomożesz, jak sobie pójdziesz. Cześć, Michał. Oddech błogosławionego konsula. Rozdają te ciemnocie. Energia biokosmiczna leczy wszystkie choroby. 5. i 6. stopnia. Nie. Nie wierzę. Nie ma ludzi, którzy leczą się watą. Są. Ty twardziel jesteś. Tak samo jak ty. I mój ojczym. Słuchaj, Jacek.
Mojego syna wychowują kryminaliści. W wieku 9 lat jest analfabetą. Dla sądu w tym chorym kraju każda matka, nawet największa swołocz, jest lepsza od najlepszego ojca. Dlaczego ze mną nie pojedziesz? Konsul powiedział, że mnie rytualnie wykastruje. Czyli ja mam być tym kamikadze. Ale to chyba nie jest w niezgodzie z twoim sumieniem, co? Nie ma go, wyjechał na kilka dni. Dokąd? Nie wiem, powiedział, że zadzwoni. Straszna historia z tymi Krajewskimi. Ukradli mieszkanie, samochód. Aha, Jackowi bardzo dobrze idzie. Nawet dali mu jakiś program dla młodzieży, coś o sektach, o szukaniach sposobu na życie, o zagrożeniach w młodzieży. Sądziłem, że tak podskoczy. To co, separacja? Separacja? Jaka separacja? O czym ty mówisz? Separacja zwyczajna. Mniej niż rozwód i mniej niż małżeństwo. Posłuchaj, ty myślisz, że ja tu siedziałem? Michał, chłopak, który żyje z korepetycji, dzwonił do matki co drugi dzień. Nie miałem wiadomości, to nie dzwoniłem. No oczywiście, po co miałbyś dzwonić? Stwarzasz sztuczne problemy, jakbyśmy nie mieli prawdziwych. To są budynki sekty. Patrzy na nas. Spójrz w przeciwną stronę. Widzisz tam pod lasem tę ambonę myśliwską? Co? To tam będę czekała, okej? Okej. Tu jest ta ambona, nie? To jest jakiś kilometr od motelu, 1200 metrów w prostej linii do ich zabudowań. Ja tutaj zostawię samochód, dobra? Masz komórę. Tylko przełącz na wibrację i dobrze schowaj.
dla narzeczonego, wzmacniający. Zje na zdrowie. Ale naprawdę, dziękuję bardzo. Pan konsul na pewno pomoże. Niech wam Bóg darzy. Bóg zapłaci. Możesz zjeść połowę. Wszystko to jest. Dobry wieczór. Może wpadnie pani do nas na jednego? Albo na trzech. Dormitum dają tu dzieciom przed operacjami. Usypia? Nie, oszałamia. Można potem robić z człowiekiem, co się chce. Dobra. To jest dla Mateusza, to dla Uli. Aha, żeby nie zapomniałam. Latarka, nóż, gaz. Postaram się nie mieć w tobie wroga. No i dobrze kombinujesz. Naucz się nazwisk lekarzy. Samochód jest zarejestrowany na Molskiego. Jest. To prezent. Fajny prezent. Spróbuj o tym nie myśleć, co? Nie, no zastanawiam się tylko, co ja tobie dam. Może na przykład hulajnogę. Teraz są takie na prąd. Chciałeś, żeby ci nie wyszło od chemii. Tak, ja miałem już 3 tury. To zabójstwo. Profesor Borowski, co ci daje? Metotreksat. To trucizna. No ale ja to biorę 2 razy dziennie. To nic dziwnego, że wyglądasz jak trup. Borowski daje mi 3 miesiące. Najpierw mówiłem 90% szans, potem 70, potem 3 miesiące. No co ta cała medycyna? Rozluźnij się. Zamykasz się. Prawie głuchy. Czakramy prawie głuchy.
zanik szpiku. Przyjechałeś w ostatniej chwili. Tylko w Polsce lekarze zabijają rocznie 60 tysięcy ludzi. 60 tysięcy. No więc co? Zostajesz z nami? A ile to będzie kosztować? Jaromir zajmuje się administracją. Z wyżywieniem i zabiegami 200 dziennie. Zostaję. Pokaż mu ten pokój. Chodź. Kolację dostaniesz po zachodzie słońca w pokoju. Siostra? Wszystkich siostra. Ma pokutę. Za co pokutę? Za grzech. A gdzie ona jest? Tajemnica. Zobacz. Najpierw powiedz mi, gdzie ona jest. Pokuta jest zawsze w stodole. Wiesz, jak powiesz mi jeszcze, gdzie ty będziesz po kolacji, to ja ci dam dwa takie soczki, jeszcze dorzucę czekoladę. Będę to na ciebie czekał. Nie, lepiej czekaj na mnie za stodołą. Okej. Okay. Mateusz, kolacja! Jestem Odrich, uspokój się! Szukam swojej siostry. Urszula Tokarska, znasz taką? Cicho! Nie znam. Nie znam. Wysoka brunetka, mniej więcej w twoim wieku. Nie znam żadnej Urszuli, nie znam. Warszawy, nie znasz? Nie wiem, może byłam. Konsul mnie zgwałcił. Ja nie chciałam, prosiłam go, pokaję! Cicho! Mateusz! Chodź, pójdziemy do tatusia. Chodź, pójdziemy do taty. Dawaj. Chodź,
już nie stój tak tam w tym samochodzie, już. Chciałem się rozliczyć. Rachunek potrzebny? Po co? To liczę koszty na pół. Wszystko niech będzie po mojej stronie. Okej. To jest chyba w porządku, co? No jasne, dla mnie tak. Dziękuję za miły wieczór. No. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tylko po co to oszustwo i cały ten cyrk? Jak to po co? Na rozprawie mojej żony o odebranie praw matki będziesz najważniejszym świadkiem. Przepraszam cię. Jakie to romantyczne. Nie możesz mnie obrazić, bo cię polubiłem. Chciałam się pożegnać, jutro jadę do Brukseli. Kluczyki i papiery są w schowku. Szerokiej drogi. Gdzie mam odstawić auto? Jak znajdę jakiś garaż, to do ciebie zadzwonię. Nie dzwonię. Ślij maila do redakcji. Magda! Na aktorstwo byłam przygotowana, że się nie dostanę, więc złożyłam papiery też na religioznawstwo. Na uniwersytecie? A na aktorstwo doszłam do trzecich eliminacji. Wysoko. A teraz co? Religioznawstwo? Właśnie potrzebne mi są te książki. Pożyczyłam Ulce. Jakie książki? O buddyzmie i tych krisznowcach. Dałam Ulce na przechowanie, bo moja mama twierdzi, że to herezja. O buddyzmie nie przypominam sobie, ale jak chcesz, to możesz pójść zobaczyć do jej pokoju. Mogę teraz? No. Ktoś jest u nas? Matylda. Matylda, po co? A co zawsze musi być? Po co? Głodny jesteś? Nie, dziękuję. Tak. O godzinie 8 rano, dobrze. To jest Dominikańska 2. Dobrze, to jesteśmy umówieni. Dobrze, będziemy czekać. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jutro twój brat z żoną przyjadą po ciebie porannym pociągiem. A na noc zostanie u nas. Dziękuję. Nie ma za co. Cześć. Z Bogiem. Bogiem.